Pogadajmy. Cóż, już pora. Gotowa? Tak, raczej. Jest głośniej niż sądziłam. Nigdy nie byłaś tak blisko. Wszystko wydaje się większe z bliska. Zobaczysz, szybko przywykniesz. Słowo. Nie jestem pewna. Znajdź arcymatronę Tirsę. Pomoże ci. Masz jakieś pytania? Jakieś rady, zanim pójdę? Nie. Wiesz wszystko, czego dzicz może nauczyć. To ty mnie uczyłeś, nie dzicz. Nie wiem jednak, czy łuk i włócznia na wiele się tu zdadzą. Łukiem i włócznią wywalczysz to, czego szukałaś przez te wszystkie lata. Odpowiedzi. Czego mogę oczekiwać w środku? Na miejscu będą świętować, ucztować. Szykuje się duża uroczystość. Żadna wioska nie dorównuje sercu matki. To siedziba wszystkich arcymatron. Serce plemienia Nora i klejnot świętej ziemi. Poczekaj. Polubisz je. Tak jak ja. Bardzo dawno temu. Na pewno mnie tam wpuszczą? Powtarzam, Aloy. Nasze prawo dopuszcza dzieci wyrzutków do próby. A każdy, kto ją przejdzie, nie będzie już nigdy wyrzutkiem. Wiem to. Ale nie wszyscy przestrzegają prawa jak ty. Uwierz mi, proszę. Plemię to uszanuje. Jestem na to gotowa. Widzimy się w domu za kilka dni? Nie znajdziesz mnie tam, Aloy. Trzymaj. Weź to i pamiętaj. To brzmi jak pożegnanie, Rost. Nie. Nie. Powinnaś być z nimi. A ja zawsze będę wyrzucał. Ale mówiłam, wszystko się ułoży. Będę przychodzić w tajemnicy. To ja będę łamać prawo, nie ty. Nie musisz się w ogóle do mnie odzywać. To przywiązanie do mnie będzie ci tylko wadzić. Chciałbym, żebyś stała się częścią plemienia. Dosyć już tego życia na uboczu. Nie przeszkadzałam dotąd. Dla twego dobra odejdę tam, gdzie mnie nie znajdziesz. To nasze pożegnanie. Rozumiem. Cieszę się, że to mam. Będzie mi o tobie przypominać. O tym, co zrobiłeś. I jak pomogłeś mi się przygotować. Dziękuję. Jest ciężkie. Ale sznur trzyma. Niech Wszechmatka cię chroni. I ciebie. Jak mógł to zrobić? Do tego właśnie dzisiaj. Musisz zawrócić. Albo oberwiesz. Twój wybór. Z drogi! Dajcie jej przejść. Ma tu wolny wstęp. Serce matki cię wita, dziecko. Chodź. Zapewniam cię. Większość Nora nie jest tak nieuprzejma. Jesteś Tirsa? Zgadza się, dziecko. No, chodź już. Bardzo długo czekałam na ten dzień. Naprawdę? O, tak. Ale na razie muszę cię zostawić. Dziś muszę pilnować innych przybyszów. Ale jakich? Z innego plemienia. Kardża.
przyszli obejrzeć próbę, a Nora się z nimi niezbyt lubią. Karja? To jest mój problem. Pomówimy potem. Tymczasem ciesz się festiwalem. A, jeśli pójdziesz w prawo, spotkasz swojego starego znajomego. Ale ja nikogo tu nie znam. Nie bądź taka pewna. Porozmawiamy później. Niech cię bogini strzeże. Co tu się dzieje? Aloy! To ty, prawda? Jesteś Aloy, prawda? Dobrze zapamiętałem, prawda? Czy to o tobie mówiła wcześniej Tirsa? Nie znam cię. Chyba mnie nie poznajesz. W sumie minęło sporo czasu. Jestem Teb. Byłaś małą dziewczynką, gdy uratowałaś mnie przed grupą maszyn. Pamiętam. Chciałeś mi podziękować. Wciąż pamiętam ten dzień. Całe życie czułem, że cię spotkam podczas przygotowań do próby. Jak widzisz, nie zostałem łowcą. Zamiast tego pracuję jako szwacz. Szyję ubrania i pancerze. Na tę okazję specjalnie uszyłem ci strój. Podoba ci się? A ile kosztuje? Kosztuje? Nic. Uznaj to za spóźniony wyraz wdzięczności. Dobrze? Weź. Załóż, kiedy sobie zechcesz. Dziękuję, Teb. Nigdy nie miałam czegoś takiego. Jest twoje. Chyba zgodzisz się, że chroni lepiej niż to, co miałaś wcześniej. Każdy strój ma swoje zalety. Zawsze jest coś za coś. Dobra. Nie będę cię zatrzymywać. Zajrzyj do domu Matron, jeśli szukasz Tirsy. Zobaczysz, to poznasz. Duży drewniany budynek ze wściekłym tłumem na zewnątrz. Tirsa mówiła coś o gościach z innych plemion. Tak, dlatego tłum jest wściekły. Po raz pierwszy od wielu lat Karja stąpają po świętej ziemi. Pewnie polecą pomidory, może też jakieś kamienie. Byle tylko nie włócznie. No, tak czy siak, rób uniki. Thank you.
jest tylko mocny w gębie. Nie wytrwałby nawet minuty w trakcie. Po co jeszcze włazić na dach? Słuchajcie uważnie. Musicie to pamiętać i powtórzyć zabrać. Aloy, tutaj! Karst? Co ty tu robisz? Ostrożnie. Udawaj, że mnie nie znasz. Nie wolno mi handlować z wyrzutkami, pamiętasz, prawda? No pewnie. Dobrze, że się chociaż odezwałeś. Oj, nie bądź taka. Wiesz przecież, że będę ci jutro kibicować. Nie mogę się doczekać min paru osób, kiedy wygrasz. A gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała, jestem do usług. Więc, serce matki, myślałam, że wolisz dzicz. Cóż, nie zawsze da się pić w samotności, a? W sumie czasem brak mi towarzystwa. Masz, przyznałem się. Nie myśl o mnie źle. Zapomnę o sprawie, jak dostanę zniżkę. Nie możesz. Żartuję, Karst. Miło cię widzieć. Nie masz litości. Dobra, no to do dzieła. No to na razie. Powodzenia. Zgadzam się z arcymatroną Lansro. Nie powinniśmy pozwalać Kardze kalać naszej świętej ziemi. Za chwilę pobłogosławimy próbę. Ale najpierw powitamy gości. Od 2 lat cieszymy się pokojem Skardża. Czas odnowić więzi handlowe z Południkiem. Ci oto posłowie przybyli do nas pod sztandarem pokoju. Pokoju, już to widzę. Oto zwiastowanie wdzięczności sporządzone ręką Króla Słońce Awadu. Podłuj śmiecio! Hej, hej! Światłość jego! Schowajcie owoce! Wierni Nora, schowajcie owoce! Jam Oseram, nie Kardża, więc powiem krótko. 13 Król Słońce był morderczym ciulem. Serio mówię. Tyran i potwór, od co? Najeżdżał nas dla krwi i ofiar, dokładnie tak jak was. Moją siostrę porwali. Nienawidziłem Kardża. Ten 13 król nie żyje. Już 2 lata. A kto go ubił? 14. No? Nie dla rządzy władzy, a dlatego, że ktoś musiał przerwać okrutne rządy jego ojca. Tak! List, który czyta ten biedny kapłan, to przeprosiny. Prosto od 14 króla. Więc proszę, czy możecie go wysłuchać? Dziękuję. Oto zwiastowanie wdzięczności, sporządzone ręką Króla Słońce Awada, 14 światłości promiennego rodu. Jest mój syn. Nie ja. Jeden z gości. Co było mi? Próby. Wiedz, że Kardża stoją u waszego boku. Bezważni Kardża nie powstrzymają mnie. Taki sam jak my. Co złego mogliby nam zrobić? Wasi podopieczni. Gdzie znalazł? Zajmą swoje miejsca wśród wojowników. Łączymy się w modlitwie. Jesteś pierwszą osobą, u której widzę fokus. Skąd go masz? Co? Nora? Nosząca jeden z nich? To niemożliwe. Twoje plemię lęka się ruin. Unika ich. Nie jestem jak inni Nora. Cóż, ty widać, nie? Skoro buszowałaś w resztkach świata medalu. Co się stało? Przepraszam. Awaria. Olin, poznajesz miejscowych, co nie? Wiesz, jeszcze wrócę. Czekaj. Nie. Pomówmy później. Muszę iść. O, on jest na większym kacu niż myślałem. Hej, masz takie samo cacko na głowie jak Olin. Od kiedy stały się takie modne? Ma na imię Olin? Kim on jest?
I skąd ma jedną z tych rzeczy? To darmozjad, ale ma wysoko postawionych kumpli. Połowę czasu szuka artefaktów, a drugą pije i gra. A tę błyskotkę to chyba ją sobie gdzieś wykopał. Nosi na gębie mnóstwo dziwacznej biżuterii. Nie obraża się. Tobie pasuje. Myślałam, że obrzucą twojego przyjaciela odpadkami, ale uspokoiłeś ich. Dzięki. Nie sądziłem, że dam radę. Nora wciąż są wściekli na Kardża za krwawe łowy. I to nie dziwi. Co jeszcze wiesz o Olinie? Naprawdę jest taki ciekawy? Zaczynam być zazdrosny. W sumie przeczesuje ostępy, szuka, kopie, a co znajdzie, sprzeda możnym. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan, dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić, lubię go. Ale poza tym niewiele wiem. Nigdy nie widziałam podobnej zbroi. Nigdy nie widziałaś stali straży? No to zaprezentuję. Pleciona, dodatkowo wzmocniona, mocna, że zatrzyma piłozęba. Musi być. Straż to najlepsi ludzie króla. Zabójcy i ludzi, i maszyn w jednym ciele. Nawet taka wojowniczka Nora jak ty może sobie nie do końca poradzić. Z tym całym żelastwem na sobie? Wątpię. No, trudno rzec. Moim zdaniem walka byłaby raczej wyrównana. Chcę cię zapytać o coś jeszcze. Jak chcesz. Ale będę się tu kręcić po błogosławieństwie. Może wtedy porozmawiamy? Chcę spytać o coś, o czym wspominałeś. No to pytaj. Powinnam iść na błogosławieństwo. Tak. Może nie powinienem tego mówić, ale widać, że odstajesz od tego ciemnogrodu. Znaczy, jesteś bystra, bez wątpienia zdolna i... No weź, spójrz na siebie. O czym mówisz? Ty już wiesz. Jak będziesz kiedyś w południku, znajdź mnie. Pokażę ci to i owo, poprzedstawiam. Tam jest zupełnie inaczej. Poznam cię nawet z moją siostrą. Ona zna więcej ludzi niż ja. Ponoć została porwana i stracona przez Króla Słońce. Ha! Porwana? Tak. Stracona? Nie. Trzeba więcej niż paru kardża, by ubić Ersę. Uciekła. A w tej chwili jest szefem całej straży. Ciekawa historia. Może opowiem następnym razem przy kielichu. Tak czy siak, też idę na to całe błogosławieństwo, więc... Do zobaczenia, może? Bezbożni kardża nie powstrzymają mnie przed...